Zgadnijcie, co zrobiłem, bo to może nie ja. Nieważne kto, ale pomyliłem albo nie ja w takim razie godziny pociągu. Czemu gadasz, jak ja gadam? Tak czy siak to nie jest już istotne, bo kolejny pociąg udało się załatwić. Po prostu jest godzinę później. Mieliśmy wyjechać 10.40, wyjadę 11.40. No i będę spóźniony z pół godziny na miejscu, natomiast poczekają. To też nie są aż tak chyba sztywne te ramy czasowe, żeby ktoś musiał jakoś mega na mnie czekać. Po prostu później te wszystkie takie przedturniejowe rzeczy się wydarzą. No co, pozostaje mi przeprosić organizatorów, pozostaje mi przeprosić wszystkich, którzy są wmieszani w to zamieszanie. Tak wyszło. Czasami się zdarzają takie ludzkie błędy. Nie wiadomo kogo, czy mój, czy ja źle zapamiętałem, czy źle mi została podana godzina. Niestety nigdzie tego nie mamy na piśmie, w formie SMS-a czy czegokolwiek, więc można się tylko domyślać. Nieważne. Ja już czekam na pociąg, w zasadzie mam go za, o kurde, 5 minut. Numer 3. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży. I jesteśmy w stolicy. Miałem być na miejscu o 14, a jest już 14.15, więc w zasadzie to jest poślizg. Nic z tym nie zrobię, tak czy siak teraz najważniejsza misja to taksówka i za 15 minut będę na miejscu. No, a w tym momencie możemy już przejść, moi drodzy, do takiej mojej prywatnej opinii, czy też opisie po prostu tego turnieju Ekstraklasa Cup. Przede wszystkim było mi bardzo, bardzo miło, że mogłem reprezentować swój ukochany klub, nieważne w jakim stylu, ale że po prostu miałem do tego możliwość, także dziękuję Wiśle Kraków za możliwość reprezentowania jej. Natomiast jeżeli chodzi o sam nasz występ na turnieju z Wojtkiem Słomką, to niestety nie poszło to po naszej myśli. My też poznaliśmy się dokładnie 30 minut przed pierwszym meczem, natomiast od razu wiedziałem, że z Wojtkiem się na pewno dogadamy, bo to przede wszystkim też młody chłopak, też mi mówił, że gdzieś tam FIFA od czasu do czasu grywa, więc wiedziałem, że nie będę miał do czynienia z osobą, którą będę musiał uczyć, jak się podaje w FIFA. Także to był już naprawdę duży plus. Do grupy przylosowano nam Piast Gliwice, Zagłębie Sosnowiec oraz Zagłębie Lubin. Nasz pierwszy mecz miał miejsce z Zagłębiem Sosnowiec. Nie mieliśmy żadnych taktyk, nie mieliśmy żadnego pojęcia, jak tak naprawdę chcemy to spotkanie rozegrać. No i skończyło się tak, że dwa pierwsze strzały Zagłębia to były dwie bramki, dosyć niefortunnie stracone. My później trafiliśmy w słupek i tak naprawdę mimo tego, że Zagłębie Sosnowiec dostało czerwoną kartkę na początku drugiej połowy, nie byliśmy później w stanie zdobyć ani jednej bramki. No to był raczej, że tak powiem, powodem tego słabego wyniku było to, że graliśmy pierwszy raz ze sobą, bo zdaję sobie sprawę z tego, że gdybyśmy nawet zagrali kilka spotkań przed tym, to wykorzystalibyśmy przewagę jednego zawodnika i przynajmniej to spotkanie zremisowali. Natomiast nie było co rozpaczać, byliśmy troszkę oczywiście źli, ale przeszliśmy chwilkę później do tak naprawdę meczu o wszystko, bo jeżeli przegralibyśmy następny mecz z Piastem Gliwicem, to szanse na to, że wychodzimy z grupy prawdopodobnie były już na poziomie zera. Dlatego wiedzieliśmy, jak ważny to jest mecz. No i moi drodzy, to był mecz, w którym byliśmy naprawdę zdecydowanie lepsi. W Piaście Gliwice grał jeden z pro playerów Piasta. Dlatego ja też z tyłu głowy gdzieś miałem, że to nie są spotkania, w których mogą się przydarzać błędy, bo po prostu będą one wykorzystywane. No i moi drodzy, naprawdę, przeważaliśmy w tym meczu tak naprawdę 90 minut, stwarzaliśmy sobie multum sytuacji, znowu trafiliśmy niestety w słupek, znowu było dużo takich sytuacji, w których nawet nie oddaliśmy strzału, bo ktoś tam niedokładnie podał, ktoś tam się z kimś nie zrozumiał, nieważne. Piast Gliwice tak naprawdę prócz jednej sytuacji w pierwszej połowie, ale to takiej też niezbyt stuprocentowej, w ogóle nam nie zagroził, my powinniśmy prowadzić spokojnie około 2-0 do przerwy. No i druga połowa wyglądała bardzo podobnie, natomiast popełniliśmy, w tym wypadku akurat Wojtek Słomka popełnił błąd w obronie,
robiąc wślizg zawodnikiem, z tego, z czego on się tłumaczył, mimo że nie miałem oczywiście do niego pretensji, bo to było wszystko dla zabawy, nie ma co się irytować tutaj na partnera z drużyny. No nie chciał do końca tego wślizgu robić, natomiast przełączyło mu automatycznie na tego zawodnika, on chciał innym zrobić wślizg, ten mu zrobił wślizg, no i wiecie, zrobił wślizg środkowym obrońcom, no i powstała dziura, a to równało się z tym, że Piast Gliwice wyszedł bodajże 3-1. No i strzelili z tego bramkę w 80 minucie i później już nie zdążyliśmy wrócić do tego meczu. Byliśmy bardzo poirytowani, szczególnie po tym meczu, bo naprawdę tutaj przeważaliśmy. No ale przegraliśmy z Piastem, oczywiście gratulacje w tym momencie były dla Piasta. No i liczyliśmy, że mimo wszystko no przynajmniej pożegnamy się z tym turniejem w sposób jakiś fajny. No i zagraliśmy na sam koniec z Zagłębiem Lubin, w którym również grał pro player, były chyba Legii Warszawa, Luxter się nazywał, dlatego ja też znowu miałem z tyłu głowy to, że tutaj trzeba się znowu dobrze zaprezentować. No i moi drodzy, też się dobrze zaprezentowaliśmy w tym meczu, naprawdę było czuć, że z biegiem turnieju, z każdym kolejnym meczem my gramy coraz lepiej, więc w tym meczu z Zagłębiem zagraliśmy jeszcze lepiej niż z Piastem i było naprawdę spoko, było naprawdę, naprawdę spoko w tym meczu. Oczywiście nie obyło się bez błędów naszych personalnych w obronie, Zagłębie Lubin też nie było słabe w tym ich składzie, więc jakieś bramki potraciliśmy, a w zasadzie dwie, ale również i my dwie bramki strzeliliśmy, były to nasze oczywiście pierwsze dwie bramki w turnieju. No a w 88 minucie mieliśmy rzut karny, który ja bardzo chciałem, żeby strzelał Wojtek, i nawet, że tak powiem, losowo przydzielony został Wojtek do tego karnego, ale on bardzo chciał, żebym ja z kolei strzelał, więc dał mi tego pada. No ja żem sobie tak pomyślał, kurde, strzelimy w środek, bo w środek no to będzie takie lekceważące trochę, nie będą się tego spodziewać, że w 88 minucie strzelimy w środek, spodziewali się, zostali w środku i niestety tego karnego nie strzeliliśmy i to równało się z tym, że niestety ten mecz na sam koniec zremisowaliśmy, a jak się później okazało, zremisowaliśmy z drużyną, która zajęła trzecie miejsce w całym turnieju, więc jak widzicie, naprawdę był potencjał na dużo, dużo więcej i tak jak mówię, przy większej ilości szczęścia, przy może lepszym zgraniu gdzieś tam wcześniejszych treningach osiągnęlibyśmy dużo, dużo lepszy wynik. Śmiem twierdzić, że nawet w pozycji medalowej. Natomiast moi drodzy, ja teraz przechodzę do ostatniej sceny z vloga, bo to był taki przerywnik w środku tego wszystkiego. No i z wami się żegnam. No i moi drodzy, jesteśmy już w pociągu, powrót z Warszawy. Smutny powrót, bo no niestety z Wojtkiem, no cóż, no nie przeszliśmy nawet fazy grupowej, także każdemu, kto nam kibicował, pozostaje nam przeprosić za nieudany występ, ale nie trenowaliśmy w ogóle przed, nie? To był w ogóle nasz... Poznaliśmy się generalnie ile? No jakieś pół godziny przed pierwszym meczem. No i tak uznaliśmy, że gdyby turniej potrwał dłużej, gdyby było kilka meczy więcej, to naprawdę był potencjał, nie? Także jeżeli w przyszłym roku będziemy mieli okazję jeszcze raz pograć, to co? A mamy nadzieję, że będzie okazja. Tak, to na pewno z grupy wtedy wychodzimy, nie? To nawet nie ma opcji wtedy. A tak wracając jeszcze, to co, no to szpecha mieliśmy, nie? Oni się śmieją ze mnie na kanale zawsze, że ja narzekam, że byłem lepszy i przegrywam. A byliśmy lepsi. Byliśmy lepsi, no. Ale nie powiem, kto nie trafił karnego decydującego. Pan Tomasz Smokowski wspominał, że ty nie trafiłeś tak, karnego, więc zostańmy przy tej wersji. Nie, no ale tak na poważnie, to co, no nie wyszło, mieliśmy inne plany, a następna powtórka, no najwcześniej za rok. Także też szybko nie zrehabilitujemy się. Ja już się z wami żegnam generalnie w tym vlogu. To jest koniec, nic więcej wam już nie będę nagrywał, bo jest 22. Pozostaje mi zaprosić was przede wszystkim na Instagrama Wojtka. Wojtek to profesjonalny piłkarz Wisły Kraków, także profesjonalny piłkarz Wisły Kraków, który ma mniej followersów ode mnie. Co tutaj poszło nie tak? Przede wszystkim social media Wisły. Nie, no po prostu wbijacie na Instagramy Wojtka, jeżeli jesteście chętni, na mój, macie wszystko podane w opisie. No co, dziękujemy każdemu, kto nas gdzieś tam wspierał mentalnie czy tam duchowo. Dziękuję. Familiarny teraz.